Policjanci o samochodzie marki Renault, który leży przy obwodnicy Jabłonny, dowiedzieli się 13 lutego. Jak ustaliliśmy, prawdopodobnie kierujący nie zachował odpowiedniej prędkości, zjechał z jezdni, wjechał do rowu. My nie byliśmy wzywani na to zdarzenie drogowe, dowiedzieliśmy się od niego. Od początku, kiedy powiedzieliśmy informację, że samochód leży w tym kanale burzowym, staraliśmy się ustalić właściciela. Okazało się, że właściciel sprzedał auto. Na umowie widniał właściciel, który nie zamieszkiwał pod adresem zameldowania. Dopiero kiedy udało nam się ustalić jego aktualny adres przebywania, jest to w gminie Poręt, nawiązaliśmy z nim kontakt i wtedy już byliśmy w ciągłym kontakcie. Mężczyzna został zobowiązany, że ma obowiązek usunąć auto z drogi. Mężczyzna dwukrotnie próbował usunąć, jak nas zapewnił, auto, jednakże z uwagi na to, że samochód jest tak ulokowany, że ciężko jest go wydobyć, były problemy. W tej chwili mężczyzna ma już określony czas na to, żeby odebrać swoje auto przy odpowiednim sprzęcie, za pomocą odpowiedniego sprzętu i jednakże, kiedy tego nie dokona, z uwagi na artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, zostanie on usunięty przez policję na koszt właściciela. Właściciel poniesie koszta zarówno za usunięcie, scholowanie pojazdu, jak i parking depozytowy policyjny. Procedura następnie jest taka, że jeżeli z parkingu nie odbierze auto w przeciągu pół roku, zostanie ono przekazane na Skarb Państwa. Czyn nie wyczerpuje znamion wykroczenia, ponieważ kierujący jechał sam, nie spowodował zagrożenia dla innych osób, nie uszkodził mienie, dlatego nie wyczerpuje, nie został ukarany mandatem karnym.